tym odcinku. Zgubię się w wąskich uliczkach Izoli, poszukując wyjazdu z miasta. Wejdę z buta na śnieżnik. Będę zmagał się z awarią układu chłodzenia. W tym odcinku sporo się wydarzy, więc siadajcie wygodnie. Wczoraj cieszyłem się plażą i zimnymi napojami przy zachodzie słońca. Zapowiadał się upalny dzień, więc postanowiłem go wykorzystać na słoweńskie winkle i wejście na śnieżnik. Zanim jednak dotrę do wymyślonej przed chwilą destynacji, trzeba jakoś wyjechać z miasteczka. Okazało się to trochę trudniejsze niż mi się wydawało. Po kilkunastu minutach błądzenia w tym wąskim labiryncie udało mi się znaleźć drogę wyjazdową. Google Maps ani trochę mi w tym nie pomogło. Po wyjeździe na główną drogę podziwiałem jeszcze panoramę Zatoki Triesteńskiej, kierując się na wschód. Do śnieżnika miałem jakieś 80 km szybkich zakrętów z fajnymi widokami i naprawdę dobrym asfaltem. Ruch był praktycznie żaden, więc cała droga moja. Ostatnie kilometry to kamienista droga pod górę. Szosowe opony niespecjalnie się tu sprawdzają, ale jak już zacząłem podjazd, to nie będę się cofał. Wjechałem taką drogą, 5 km pod górę. No to nawet nie shooter, to po prostu są kamienie, ale boję się już dalej jechać, bo mam szosową oponę i o ile pewnie dałbym radę jeszcze tu wjechać, o tyle zjazd będzie naprawdę dużym problemem. W Polsce to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby takie górskie drogi były dostępne dla motocykli i dla samochodów. Natomiast na dole przy wjeździe był tylko napis, że jest droga niebezpieczna. Tutaj już jest zakaz wjazdu, więc już dalej odpuszczę sobie, zostawię motocykl tutaj i pójdę z buta. A idę na śnieżnik. Najlepsze to, że na mapie Google jest oznaczone, że tu jest po prostu parking. Jak się tą mapę śledzi, to można byłoby przyjąć, że będzie tu droga asfaltowa. Asfaltu już nie ma od 5 km. Dobra. Przebieram się w lajtowe ciuchy, zapinam to, co zostaje tutaj, no i idę pod górę. Zostało mi tam pewnie z 40 minut. A podobno widoki z góry są niezłe, zaraz się okaże. Dobra, robimy taki manewr, że wszystko przepakowujemy do plecaka, bo takowy tym razem wziąłem, bo noszenie tego tankbaga dalej jest po prostu niewygodne. Tankbaga schowamy tu i będziemy, kurde, cywilnymi turystami. A skoki już zmieniłem.
Buty zostawiłem tutaj, mógłbym ją oczywiście gdzieś tu schować jeszcze bardziej, no ale już nie będę się wydurniał, przecież tutaj nikogo nie ma. Dobra, idziemy pod górę, zobaczymy czy spotkamy jakieś niedźwiedzie. Kraj jest dosyć mały, wszędzie jest blisko, więc jak się ma 8-9 dni, to naprawdę można zaliczyć nie tylko te najbardziej znane atrakcje, najpopularniejsze, tak zwane masowe, tylko też zrobić rzeczy, na które pewnie nikt by nie wpadł. I takim pewnie wyjściem jest wejście na tego Snieżnika. Ja lubię maszerować, nie mam na to za bardzo czasu, więc jak jestem na tym wyjeździe, to mogę połączyć kilka rzeczy naraz. Kiedyś z żoną, jak jeszcze dzieci nie mieliśmy, to często jeździliśmy w Tatry, żeby popiechurować sobie trochę w górę i trochę w dół. Dobra, zostało mi jakieś 50 minut do wejścia, więc tak oto na razie ścieżka nie jest jakaś bardzo ciekawa, bo to cały czas mniej więcej to, co jechałem motocyklem. No ale nic, zaraz pewnie zacznie się coś ciekawszego. Puls cały czas w okolicach 150, więc jakiś wysiłek jest. No i jesteśmy na szczycie, 1796 metrów, to mniej więcej tyle, ile wierchy tatrzańskie, z tym, że tutaj łatwiej trochę wejść, bo można bardzo blisko przyjechać. Słuchajcie, wędrówka bardzo fajna, nie ma tu w ogóle ludzi. To trochę inaczej niż w Polsce, to jest tak dużo atrakcji i tak mało ludzi, że się te atrakcje po prostu rozkładają na mniejszą ilość ludzi. Jest ich tu po prostu dużo więcej. No u nas w Polsce tych naturalnych miejsc przyrody jest po prostu bardzo mało fajnych i ciekawych i dlatego w lato zawsze są do nich kolejki. Natomiast tutaj dla osób, które uwielbiają samodzielne wędrówki i nie lubią spotykać innych ludzi, no to jest wspaniale. Spotkałem tu 3 osoby przez 1,5 godziny. Jak szedłem, 3 schodziły w dół, 2 były na górze. Słuchajcie, jestem na szczycie, zobaczcie, jest zwieńczony taką słupkiem, powiedzmy, murowanym. Wow, zerwał się lekki wiaterek. Słuchajcie, no i z góry co można zaobserwować? Tam prosto Morze Adriatyckie, ale po chorwackiej stronie. Tutaj mamy Pula, Istria. No i tam, słabo niestety, bardzo widoczne, też Morze Adriatyckie, ale to nad Koprem i Izolą. I tutaj niestety tego już nie zobaczycie. Alpy Julijskie. Kamera niestety tego nie uchwyci. Kierujemy się z powrotem do motocykla. Schodzenie, czyli rzecz gorsza, a ja mam zerwane więzadło krzyżowe w lewym kolanie i muszę ultra precyzyjnie stawiać każdy krok, żeby nie popełnić błędu, więc wymaga to nieco skupienia, a nie tylko tak byle jak stawiać. Generalnie w ogóle w tym rejonie jest dużo mniej turystów, na przykład niż nad morzem, i ma wielki potencjał do spania na dziko, które w Słowenii jest nielegalne. No ale tu jest tak, wow, ale tu jest tak mało ludzi i samochodów, które przejeżdża, więc jak troszeczkę odjedziecie od głównej drogi, to bez problemu można byłoby się rozbić gdzieś tam na skraju lasu. No ja niestety tym motocyklem Hondą, w sensie którym tu jestem, no to nie ma szans tego zrobić, bo tam jest taki mały prześwit, że ja mam problem, jak jest taki załadowany ten motocykl, żeby nawet podjechać pod krawężnik, już nie mówiąc o jakimś tam większym terenie. Tak, w ogóle to złapałem drugi oddech. Idę teraz jak przecinak, kurde, mógłbym chyba cały dzień tak iść. Dogoniłem ludzi, którzy byli ze mną na szczycie. Dawno nie było deszczu na wyjeździe. Trochę tak już nawet nie idę, tylko truchtem schodzę, bo zaczyna padać deszcz. Dobrze, że zdążyłem zejść, no bo po tych kamieniach i potem wszystkim schodząc na mokrości byłoby 3 razy trudniejsze zadanie, biorąc pod uwagę moją nogę. Ale i tak dupa, bo przecież jak zejdę na dół, wszystko pewnie już będzie mokre. Ale jestem już bardzo blisko. Dobra, postoję najwyżej tam przy tym motocyklu, przykryję się czymś, być może przetrwam te deszcze. Leje oczywiście, nie mam nic przeciwdeszczowego, więc stoję, nie wyłażę z tego lasu, stoję sobie pod drzewem.
dopóki nie przestanie padać, mam nadzieję, że to coś przelotnego, chociaż niebo nie wygląda na najjaśniejsze. Wszystko mokre na fest. Dodatkowo skala trudności zjazdu się powiększyła, bo były suche kamienie, a teraz będą mokre kamienie. No i leje. Kurde, coś suchego muszę wygrzebać jeszcze z kufrów. Doszedłem do momentu, w którym jest już mi wszystko jedno, bo jest wszystko tak mokre, że po prostu będę zjeżdżał na dół. Złożyłem lusterka na wypadek tego, jakbym miał zaliczyć glebę, to żeby się po prostu nie połamały. Największym problemem są kufry, bo one po prostu na maksa wystają, więc jak się przewrócę, to się połamią. Są crashpady, to teoretycznie silnikowi nic nie grozi. Przestać padać nie chcę, więc jechać trzeba. Najbliższy schronik, jaki mijałem taki przed deszczem, to 3 km w dół. Dobra, lecimy. Dobra, jakoś udało mi się stamtąd zjechać. Natomiast teraz to nie jest mój największy problem, że wszystko jest mokre. Tylko zjeżdżałem na pierwszym biegu, bo było bardzo ślisko, miałem sanie odkręcone i słuchajcie, z głównego węża od chłodnicy cieknie. Więc poczekam, aż płyn chłodniczy się ostudzi. Poluzuję to trochę i dokręcę ten cybancik. Natomiast to nie jest najgorsze. Najbardziej niepokojące jest to, dlaczego tak się stało. No coś musiało się przegrzać. No ale nic, zobaczymy. Muszę poczekać, aż trochę ostygnie. Jacyś dobrzy ludzie z Polski się zatrzymali. Przelałem sobie wody, od nich tyle co mieli. Muszę odkręcić ten boczek, bo już przestało kapać, czyli jak jest duże ciśnienie, to jakimś najsłabszym punktem, tamtym cybancikiem gdzieś sobie leci, więc muszę odkręcić ten boczek. No i wlać ten litr i zobaczyć, co się wydarzy dalej. Płyn chłodniczy wymieniałem chyba na początku roku. Albo może w tamtym roku. Nie wiem, ale boję się odpalać i jechać dalej, bo jak płynu nie będzie, no to sprzęt się zagrzeje i wtedy dopiero będzie problem. Jestem cały mokry i ciężko mi się nawet skupić. Na szczęście mam ręcznik suchy i stoję pod dachem, więc z kufrów wyciągnę sobie jakąś koszulkę i bluzę, tak żeby przynajmniej było ciepło, no bo wiadomo, że buty to mokre na fest. No ale górę jak sucha, to przynajmniej będzie bardziej komfortowo. Dobra, suszę się, przebieram, no i działam. Na szczęście wszystkie klucze są, boczek rozbiera się tym, a ja sprawdzę jeszcze, czy ten cybancik tam, czy na pewno on nie jest jakiś luźny. No cały czas tu mokre jest. Tu od spodu jest 8, a niestety nie mam czegoś takiego, ale na szczęście jeszcze jest to, więc spróbujemy tym odkręcić. Jak ostatnio wymieniałem żarówki, to nie przykręciłem tego na chama, więc bez problemu tymi małymi kombinerkami to odkręciłem. Dobra, jeszcze mamy spinkę do wciśnięcia, cyk. Dobra. A to trzeba robić bardzo ostrożnie, odkręcać, żeby nie buchnęło. Nawet jest napisane, że nigdy nie otwierać, jak jest gorące i nie bez przyczyny mi kiedyś buchnęło w samochodzie, więc trzeba trochę upuszczać ciśnionka. Kurde. U, zapach średni. Jest nalany pod korek. Kurde, blaszka. No dobrze, to tamtym wężem trzeba się zająć w takim razie. Tym wężem tutaj jak poruszam. Kurna, tam pełno jest. Dobra, czyli tu jest problem raczej. Ściśniemy na maksa, odpalimy, no i zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. Jakiś tam drobniutki wyciek to nie jest problem duży, jak tam po kropelce kapie. Najwyżej trzeba będzie po prostu wymienić ten wąż i tyle. Nie wiem, ile on tam kosztuje, ze 100 zł. Albo ewentualnie, nie no, ja go tutaj sam nie wymienię, no bo nie mam w co złapać płynu chłodniczego przecież, który cały wyleci, jak to odkręcę. Dobra, szwagier, pal maszyną i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Trzeba poczekać, aż się zagrzeje i zobaczymy, czy coś tu wystąpi. Mili Państwo,
Niestety problem jest poważniejszy, bo to w ogóle nie chodzi o ten wąż, tylko o chłodnicę. Chłodnica jest mokra tutaj z prawej strony, czyli chyba nie spodobała jej się jazda po kamieniach. No i jest jakiś przeciek, oczywiście nie ma sensu pewnie tego naprawiać, trzeba kupić nową. No nic, można jechać dalej, tylko trzeba będzie płynu dolewać. No i trzeba to naprawić, nie mogę tak jechać do domu, kurde, z przeciekającą chłodnicą, przecież 1400 km. Generalnie po partyzancku tak do domu można byłoby wracać, tylko trzeba gdzieś się zatrzymywać, co nie wiem, 200-300 km, a może, nie wiem, mniej, dolewać po prostu wody. Mam butelkę i ten, i wężyk, to bym sobie zmontował takie coś, żeby łatwiej było to po prostu dolać, żeby tego boczku nie trzeba było wymieniać. No i tyle, no bo tutaj to wiadomo, będzie w euro dwa razy tyle kosztować. Ja to generalnie bym sobie zrobił sam, bo to jest nic wielkiego. Wymiana tej chłodnicy wystarczy odkręcić, znaczy zlać płyn chłodniczy, no i ją po prostu odkręcić, tyle. No nic, zobaczymy, zaraz się zastanowię, bo generalnie ten deszcz mi jeszcze namącił w głowie. Zobaczę, jak to będzie wyglądało, jak przejadę kawałek. Zdążyłem jeszcze kramik rozłożyć pod czyjąś chałupą, ale nie ma tu generalnie nikogo, okiennice są pozamykane, więc składam to. Jadę do jakiegoś większego miasta, no zobaczymy, ile tego wycieknie. Albo jeszcze jakiegoś uszczelniacza do chłodnic można byłoby nalać, tylko kurczę, te stacje benzynowe tutaj, to tu nic nie ma, ani sprayu do łańcucha nie mogłem kupić, więc uszczelniacza do chłodnic pewnie nie będą mieli. O, się wlewa do chłodnicy, tam się rozprowadza, coś tam się zatyka. No to też takie partyzanckie rozwiązanie, trzeba to po prostu wymienić. Nowa chłodnica w Polsce kosztuje 6 stówek, a uszczelniacz na stacji benzynowej kosztuje 3 dychy. Więc póki co zainwestuję w uszczelniacz i zobaczę, czy to coś da. A jak nie, no to trzeba będzie naprawić. Jadąc spokojnie, bez zbędnego pałowania, znalazłem stację benzynową. Wskaźnik płynu chłodzącego był cały czas powyżej normy, co wcześniej się nie zdarzało. Teraz odpowiedź na pytanie, po co ta rurka? No właśnie po to, chociażby, żeby ją cyk tutaj włożyć i zaraz nalejemy tego uszczelniacza do chłodnic, bo udało mi się go znaleźć. Na razie tam nie ma wielkiego wycieku, bo się chyba brudem zalepiło, ale dobra, nalewam. Nakrywamy i miejmy nadzieję, że będzie dobrze, nic nie będzie ciekło. Oczywiście smarem musiałem się pieprzyć, bo a jakże, mogło być inaczej, no dobra, ale może to będzie dobrze. Ten uszczelniacz kupiłem na Molu, kosztował tam 9 euro. Generalnie to już zdycham z głodu, zajęło mi to pół dnia, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Przejedziemy 20-30 km. Jeżeli nic się nie pojawi, to znaczy, że zadziałało. A jeżeli dalej będzie ciekło, no to kiszka. Chyba szukanie noclegu mam z głowy, bo tam jest kempi. No i dobra, trochę czasu przynajmniej się zaoszczędzi, to teraz tylko jedzenie. Pokręciłem się po okolicy, żeby zobaczyć, czy naprawa będzie skuteczna, robiąc około 20 km. W pobliskim miasteczku zjadłem obiadek i kupiłem w cukierni drożdżówkę na rano. Pojechałem na kemping bez sprawdzania, co to za miejsce. Trochę mnie potargał ten dzień, więc wieczorem zająłem się już tylko odpoczynkiem w barze. Byłem taki głodny i zły, że nawet nie nagrywałem tego, jak jadłem, jak tu dotarłem, a jestem na fajnym kempingu całkiem, no bo tak jak widzicie, nie widzicie, o, bo go zasłoniłem, będę spał pod namiotem, prysznic wzięty, a że kemping jest wypasiony, to jest tu bar działający, jakaś tam imprezka i tak dalej, cena 21 euro, więc całkiem niedużo, chyba nie będę się dzisiaj oszczędzał, więc idę do baru po prostu i tyle, do zobaczenia.